witam serdecznie. Pytanie, którym chciałbym się dziś zająć, może się wydawać banalne, odpowiedź na nie oczywista. Brzmi ono, z czego składa się społeczeństwo? Wydawałoby się, że składa się z ludzi, że to ludzie tworzą grupy, instytucje społeczne, podejmują najróżniejsze działania, które ostatecznie nadają kształt temu, co ogólnie nazywamy społeczeństwem. Jednak w socjologii udziela się na to pytanie także innych odpowiedzi. Co więcej, odpowiedź, że społeczeństwo składa się właśnie z ludzi, wydaje się stosunkowo trudna do zaakceptowania, ponieważ można by było wtedy powiedzieć w takim razie, czym więcej niż ludzie jest społeczeństwo. Czy społeczeństwo jest po prostu sumą wszystkich jednostek, jak czasem się mówi, czy czymś więcej? Jeśli czymś więcej, to może nie składa się tylko z ludzi, a może inaczej, może społeczeństwo jest w ludziach. Właśnie ta ostatnia refleksja, ta ostatnia obserwacja, że społeczeństwo działa w nas, że kształtuje naszą mentalność, czy wręcz jest częścią naszej mentalności, że niejako internalizujemy społeczeństwo, a następnie uzewnętrzniając nasze myśli, odczucia, działając, działamy jako istoty społeczne. Ta refleksja, ta obserwacja pozwala wysunąć przypuszczenie, że społeczeństwo to nie po prostu suma jednostek, to nie po prostu wszyscy ludzie, czy jakaś część ludzi, bo przecież mówimy o różnych społeczeństwach, lecz coś więcej, lecz coś, co jest właśnie w ludziach, coś, co poprzez ludzi działa, coś, co ludzi kształtuje. Społeczeństwo niejako w tym sensie wyprzedza człowieczeństwo. Ta refleksja wywodzi się z myśli słynnego amerykańskiego socjologa, który sam określał się jako psycholog społeczny, George'a Herberta Meada, który zwracał właśnie uwagę na to, że aby człowiek mógł się ukształtować, aby mógł ukształtować swoją tożsamość, poczucie własnego istnienia jako istoty społecznej, potrzebne jest jakieś społeczeństwo, które istnieje wcześniej. Że interakcja raczej kształtuje człowieka, niż człowiek interakcję, w którą wchodzi. Społeczeństwo, nasza społeczna natura wyprzedza naszą naturę indywidualną. Problemy, które związane są z ideą, iż społeczeństwo składa się z ludzi, każe szukać innych odpowiedzi na to pytanie. Odpowiedź, której dość często udzielano na przestrzeni XX wieku, odpowiedź, którą znaleźć możemy w szczególności u wielkiego klasyka socjologii Maxa Webera, także u jego wielkiego interpretatora Talcota Parsonsa i u szeregu innych autorów, którzy do tej dwójki właśnie nawiązują, mówi, że społeczeństwo składa się nie tyle z ludzi, co z działań ludzkich, że działania ludzkie mogą mieć społeczny bądź indywidualny charakter, że w sytuacji, gdy działania są w swoim sensie w jakiś sposób ukierunkowane na innych, w szczególności na oczekiwania innych wobec nas, w związku z tym na pewną strukturę oczekiwań także, czy na pewne wyobrażenia, które wiążemy właśnie z społeczną naturą otaczającej nas rzeczywistości, to takie działania można określić jako społeczne. Takie działania składają się na to, co nazywamy społeczeństwem. W tym sensie także interakcje to społeczne, czyli nasze działania zorientowane na innych wraz z tymi, które inni zwrotnie orientują na nas, stanowiłyby w szczególności rdzeń społeczeństwa. Czyli nie ludzie, rozumiani jako istoty biologiczne, psychiczne, po części tylko społeczne, ale właśnie działania społeczne. Jest to w pewnym sensie zawężenie, ale też doprecyzowanie idei, że społeczeństwo składa się z ludzi. Znaczna część teorii socjologicznych XX wieku określana była jako teorię działania, nawiązując właśnie do Parsonsa. Podobną myśl reprezentował także niemiecki socjolog i filozof Jürgen Habermas. Wymieniłem tu sporo nazwisk,
Ale w gruncie rzeczy chciałbym dzisiaj skupić się na dwóch nazwiskach i na jednej koncepcji mówiącej o tym, z czego składa się społeczeństwo, która wydaje mi się szczególnie interesująca i najbardziej przyszłościowa, czy też najlepiej odzwierciedlająca zmiany, które w społeczeństwie zachodzą i które w jakimś sensie w zalążku były zawarte także we wcześniejszych formach istnienia społeczeństwa. Ta idea, o której przede wszystkim chciałbym tutaj dziś powiedzieć i którą chciałbym Państwa zainteresować, mówi, że społeczeństwo składa się nie tyle z ludzi, z działań, co z komunikacji. Komunikacje są oczywiście również działaniami, ale specyficznymi. Są działaniami, które polegają na przekazywaniu informacji w najprostszym sensie, a więc zakładają, że niektórzy ludzie posiadają pewne informacje, inni ich nie posiadają, że te informacje dają się przekazać, że istnieje jakaś forma przekazu, która ludzi łączy i że ta forma przekazu będzie zrozumiana. Może być zrozumiana właściwie bądź niewłaściwie, ale jakieś rozumienie, możliwość rozumienia jest w tej idei założona. W tym sensie teoria mówiąca, że społeczeństwo składa się z komunikacji, nawiązuje również do Maxa Webera, do jego idei rozumienia, do tego, że każdy socjolog w gruncie rzeczy wyjaśnia to, co w społeczeństwie się dzieje, przede wszystkim starając się zrozumieć działania innych ludzi. To zrozumienie nie jest czymś, co przysługuje, ta umiejętność zrozumienia nie jest czymś, co przysługuje wyłącznie socjologom, ale oczywiście wszystkim w mniejszym lub większym zakresie. Jednak komunikacyjny charakter społeczeństwa pozwala potraktować rozumienie jako niezwykle istotną dla istnienia społeczeństwa umiejętność, kompetencje. Jesteśmy społecznymi istotami o tyle, o ile potrafimy się z innymi komunikować, w ten sposób nawiązywać relacje, o ile potrafimy te relacje utrzymywać dzięki komunikacji, o ile potrafimy zmieniać nasze społeczeństwo dzięki komunikacjom, których jesteśmy twórcami. Ale czy rzeczywiście jesteśmy do końca twórcami komunikacji? W jakim sensie komunikacje kształtują społeczeństwo i jaki wpływ ma na społeczeństwo jako właśnie zbiór komunikacji, fakt, że komunikacje są czymś, co jest krótkotrwałe, ulotne. Istnieją zasadniczo dwie bardzo ważne koncepcje komunikacji, które wpłynęły istotnie na teorię socjologiczną XX-XXI wieku, do których chciałbym się tu odnieść, które chciałbym krótko omówić w tym jednym aspekcie i nieco przybliżyć tematykę komunikacji, to jak można komunikację rozumieć. Głównym motywem, dlaczego chciałbym o nich mówić, chodzi mi tutaj o teorię dwóch niemieckich socjologów, którzy bardzo dużo ze sobą dyskutowali, Jürgena Habermasa i Niklasa Luhmanna. Powodem, dla którego chciałbym, czy motywem, dla którego chciałbym o nich właśnie mówić, jest fakt, że w dobie społeczeństwa, tak zwanego społeczeństwa informacyjnego, coraz bardziej wychodzi na jaw waga komunikacji dla bardzo wielu innych aspektów życia społecznego, dla gospodarki, dla polityki, dla prawa. W coraz większej mierze widzimy, że te sfery ludzkiej działalności zależą w dużej mierze od charakteru skuteczności komunikacji. Dlatego rozumienie komunikacji, potencjału, jej możliwości, ale też i słabości tego, czego nie może ona osiągnąć, wydaje się niezwykle istotne dla oceny także możliwości samej socjologii i dla prognozowania przyszłości naszego społeczeństwa. Chciałbym w tej mojej krótkiej charakterystyce koncepcji komunikacji rozpocząć od tego, jak rozumiał ją Jürgen Habermas. W swoich wczesnych pracach z lat 60. XX wieku Jürgen Habermas zasłynął przede wszystkim analizami sfery publicznej. Starał się w swojej książce na temat właśnie sfery publicznej, jej narodzin w Anglii przełomu XVIII i XIX wieku, pokazać, że umiejętność zdystansowania się wobec własnych interesów politycznych i ekonomicznych
umiejętność udziału w dyskusji na temat dobra wspólnego odgrywa kluczową rolę w narodzinach demokracji. Demokracja jest ustrojem, który polega na tym, że ludzie starają się myśleć o tym, co jest dobre dla wszystkich. I mają oczywiście określone poglądy w tej sprawie, poglądy, które często mogą się różnić od poglądów innych osób. Ale zasadniczą cechą wspólną tych, którzy orientują się na dobro wspólne, na udział w sferze publicznej, jest to, że nie kierują się własnym interesem, nie chcą żyć z polityki, nie szukają dla siebie stanowiska, tylko chcą reprezentować poglądy, które mają prowadzić do tego, że wszyscy zyskają, że cała wspólnota polityczna, czy też wszyscy obywatele będą mogli cieszyć się decyzjami, które swoje źródło mają właśnie w dyskusjach toczonych w sferze publicznej. Ta idea, która pojawia się we wczesnych pracach Habermasa, jest niejako leitmotywem całej jego twórczości. Oczywiście jest ona w pewnym sensie skoncentrowana, czy też skupia się na idei komunikacji. Nie byłoby bowiem demokracji bez komunikacji, to komunikacji nieobciążonej interesami, tak można to określić. Habermas w swoich późniejszych pracach, szczególnie w artykule pod tytułem Arbeit und Interaktion, inspirowanym przez pisma wybitnej filozofki Hanny Arendt, zwraca także uwagę, że istnieją różne formy działania ludzi w społeczeństwie. I wymienia przede wszystkim dwie takie formy, mianowicie pracę oraz interakcję. Praca jest działaniem, które jest zorientowane na własny interes tego, kto pracuje. Jest podejmowaniem pewnych środków dla realizacji własnych interesów. Z kolei interakcja służy porozumieniu między ludźmi. Według Habermasa istnieje fundamentalna różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami działania, czy też działalności. W książce Erkenntnis und Interesse, nawiązującej do weberowskiego pojęcia Erkenntnis Interessen, interesy poznawcze, Habermas zwraca uwagę, że w podział na pracę i interakcję, który stanowi tak ważny element całej jego twórczości, dotyczy także nauki. Że także w nauce uczeni, badacze kierują się określonymi interesami. No nie jest to oczywiście tajemnica, ale te interesy mogą być wbrew pozorom bardzo różne i nie jest tak, że są one zawsze godne potępienia, ponieważ interesem uczonego nie musi być wcale tylko zarobienie pieniędzy z grantu czy publikacji na przykład, lecz może to być interes, który polega na poznaniu nowych faktów, czy tworzeniu nowej teorii wyjaśniającej rzeczywistość. Interes, który polega na tym, aby nad tą rzeczywistością zapanować w pewnym sensie, aby ją kontrolować, aby móc prognozować, co się stanie i przez to mieć właśnie większą kontrolę nad rzeczywistością, która nas otacza. Niemniej według Habermasa nauka, w szczególności nauki społeczne, może także kierować się innym interesem, który jest niezwykle istotny dla sfery publicznej. Może stanowić wkład w szczególności socjologii, ale także innych nauk społecznych do sfery publicznej. Interes emancypacyjno-krytyczny. Ten interes emancypacyjno-krytyczny polega na umiejętności dostrzegania tego, jak właśnie na przykład sfera publiczna może być zagrożona przez interesy ekonomiczne i polityczne. Może polegać na krytykowaniu instytucji, które uniemożliwiają działania zorientowane na porozumienie. Może służyć właśnie taka socjologia zorientowana emancypacyjnie i krytycznie temu, by działania zorientowane na porozumienie były w jak najmniejszym stopniu ograniczane, by mogły ukazać w społeczeństwie swe pełne walory. Książki Habermasa, których w latach 60., 70. ukazało się naprawdę sporo, prowadzą go ostatecznie do sformułowania dojrzałej teorii komunikacji, którą odnajdujemy w wielkim dziele Teoria działania komunikacyjnego z początku lat 80. XX wieku. W tej to książce
Habermas omawia twórczość bardzo wielu swoich wybitnych poprzedników, takich właśnie jak Emil Durkheim, Max Weber, a także Talcott Parsons. Nie zapomina przy tym o George'u Herbercie Meade, o którym także wspominałem wcześniej. Nie zapomina o teorii krytycznej, która niezwykle silnie zainspirowała Habermasa, choć nie wydaje mi się zasadne zaliczanie go do reprezentantów teorii krytycznej z wielu różnych powodów historycznych i merytorycznych. Jednak także formułuje Habermas swoją własną teorię komunikacji w tej książce, co czytelnikowi nieobeznanemu czy czytającemu pobieżnie tę książkę może to nawet nie wydać się takie oczywiste. Ta własna teoria Habermasa jest oparta na jego podziale na działania strategiczne i działania zorientowane na porozumienie. Oprócz tych dwóch form działania wyróżnia także tak zwane działania instrumentalne. Działania strategiczne to takie, w których inny człowiek jest dla nas niejako środkiem do jakiegoś innego celu. Gdy działamy w polityce, czy też gdy działamy kierując się interesem ekonomicznym, tak właśnie często jest. Znaczy, na przykład jako politycy możemy opowiadać naszym potencjalnym wyborcom, co zamierzamy zrobić, ale nie dlatego, że rzeczywiście zamierzamy tak zrobić, że mamy taki pomysł, że kierujemy się taką ideą, tylko po to, żeby na nas zagłosowano. Gdy podejmujemy działania w sferze gospodarczej, gdy zakładamy biznes, gdy próbujemy zarobić pieniądze, na przykład produkując coś czy handlując czymś, bardzo często także podejmujemy działania strategiczne. Jest to zasadnicza część działalności gospodarczej. A więc zachwalamy swój produkt, mimo tego, że możemy być świadomi jego słabości albo tego, że istnieją lepsze produkty. Nie jesteśmy więc szczerzy i autentyczni wobec naszych rozmówców, czy też naszych kontrahentów, klientów. Traktujemy ich w gruncie rzeczy jako środki do naszego własnego celu. Nie traktujemy ich w pewnym sensie poważnie. Jest to przykład działania strategicznego. Oczywiście nie można powiedzieć, że w polityce i gospodarce działanie zorientowane na porozumienie, więc na autentyczne, wspólne dotarcie do jakiejś istotnej konkluzji poprzez wzajemne wzbogacanie swoich poglądów i wiedzy nie jest możliwe. Jest możliwe na przykład wspólne opracowanie projektu jakiegoś nowego produktu, autentyczna rozmowa z klientami o zaletach i wadach tego produktu. Jest możliwa taka forma negocjacji, w której jest się uczciwym wobec kontrahenta. Ale nie jest to reguła we współczesnej gospodarce. Także we współczesnej polityce niestety nie jest to reguła, choć wydawać by się mogło, że polityka zasadniczo spełniać powinna właśnie ideał wspólnej pracy dla dobra wspólnego. Rzeczywista polityka jest jednak niezwykle odległa od tego ideału. I Habermas brutalnie zwraca nam na to uwagę. Pokazuje ten deficyt. Pokazuje, że ten deficyt prowadzi także do deficytów innego rodzaju, w szczególności na przykład do deficytów finansowych państw, dlatego że działanie strategiczne w polityce w dużej mierze w ustroju demokratycznym sprowadza się do obiecywania wyborcom różnych danin publicznych, co prowadzi do zjawiska kupowania sobie legitymizacji za te właśnie daniny, za pieniądze publiczne. Pieniądze, które nie należą przecież do tych, którzy obiecują, tylko do obywateli. Albo nawet są to pieniądze pochodzące z długu. Ta ostatnia możliwość prowadzi do spirali zadłużenia, do tego, że państwo zadłuża się coraz bardziej, aby coraz więcej obiecywać, ponieważ jeśli obiecuje jedna partia polityczna, to bardzo szybko druga partia, aby przelicytować tę pierwszą, również musi obiecywać, w związku z czym problem długu, deficytu budżetowego jest niejako wpisany w system polityczny,
który zdominowany jest przez działania strategiczne, a nie działania zorientowane na porozumienie. Co zrobić, aby polityka była zorientowana na porozumienie? To jest pytanie, które ma kluczowe znaczenie dla oczywiście tej diagnozy współczesności sformułowanej przez Habermasa. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć, że cała ta teoria Habermasa właśnie w książce Teoria działania komunikacyjnego wsparta jest pewną teorią. Teorią, która ma na celu w dużej mierze przekonanie nas, abyśmy właśnie poszli śladem Habermasa w naszym myśleniu o rzeczywistości, a nie śladem innych teorii socjologicznych. W szczególności kieruje ostrze swej krytyki Habermas przeciwko teorii racjonalnego wyboru, przeciwko teoriom, które mówią, że wszyscy ludzie działają strategicznie, że nawet jeśli nie działamy w sferze polityki, ale w sferze życia osobistego, w sferze relacji przyjacielskich z innymi ludźmi, gdy podejmujemy jakiekolwiek działania, na przykład idziemy do szkoły czy na uczelnię, to kierujemy się własnym interesem. W tym sensie działamy strategicznie. Myślimy o tym, co dla nas będzie najlepsze. Myślimy o sobie po prostu, a nie o innych i ich interesie. Zawsze innych traktujemy jako środki. Teoria racjonalnego wyboru w dużej mierze w ujęciu Habermasa, także wielu innych jej krytyków, do tego się sprowadza. To uważa za realistyczny obraz rzeczywistości ludzkiej. Habermas w bardzo ciekawy sposób krytykuje tak rozumianą teorię racjonalnego wyboru, pokazując, że opiera się ona na błędnym pojęciu racjonalności. Według Habermasa racjonalność nie wyczerpuje się bowiem w kalkulacji zysków i strat. Jest to bardzo wąskie pojęcie racjonalności. Co więcej, pojęcie racjonalności, które wywodzi się z ekonomii, a pomija racjonalność rozumianą filozoficznie czy logicznie. Przecież myśleć racjonalnie w logice nie oznacza myśleć zgodnie z własnym interesem, czyli kalkulować zyski i straty, tylko oznacza myśleć zgodnie z zasadami logiki. Jest to banalne, wydawałoby się, ale Habermas musi to przypominać, ponieważ teoria racjonalnego wyboru zdaje się sprowadzać pojęcie racjonalności gdzieś na manowce, w kierunku, który jest czysto ekonomiczny. Czasem jest to pojęcie, które wcale z ekonomii się nie wywodzi. Racjonalność polega na uzasadnianiu, na podawaniu racji swoich przekonań, na uzasadnianiu, które jest zgodne z pewnymi zasadami. I tutaj należy powiedzieć o tym, jakie inne koncepcje racjonalności proponuje Habermas. Otóż uważa on, że racjonalność w dużej mierze możliwa jest do zdefiniowania, jeśli będziemy rozumieć ją jako cechę komunikowania się pomiędzy ludźmi. Racjonalność naszego partnera, kogoś, z kim się komunikujemy, z kim wchodzimy w jakąś relację komunikacyjną, może polegać na trzech różnych rzeczach. Przejawia się ona na tym, że dyskutując z kimś, wnosimy niejako, czy w ogóle mówiąc do kogoś, wnosimy niejako wraz z naszą wypowiedzią pewne roszczenie, czy też oczekujemy od kogoś, że coś uzna w tej naszej wypowiedzi, czy w samym akcie naszego komunikowania się. Jeśli na przykład mówię, że komuś, kto przebywa w domu, dopiero się obudził, wiesz, musisz dzisiaj wziąć parasol, bo jest brzydka pogoda, to przekazując tę informację, oczekuję od tej osoby, której przekazuję informację, że uzna moje roszczenie do prawdziwości mojej wypowiedzi, że weźmie na serio tę informację, że pada deszcz i że warto w związku z tym wziąć parasol. To roszczenie do prawdy jest czymś, co wysuwamy stale, informując ludzi o różnych sprawach, przekazując innym jakąś wiedzę. Ale nie jest to jedyne roszczenie, które wysuwamy. To nie jest jedyne roszczenie do uznania jakby racjonalności naszej wypowiedzi. Inne roszczenie to jest roszczenie do uznania normatywnej słuszności tego, co mówimy. Gdy na przykład zakładamy, że pewne rzeczy warto robić,
albo pewnych rzeczy nie wolno czynić, pewnymi środkami nie wolno się posługiwać. I także w tym sensie ktoś może uznać nasze roszczenie albo go nie uznać. Jeśli na przykład wypowiadamy się w takim duchu, że należy za coś zapłacić, albo że coś jest warte jakichś zabiegów. Na przykład warto iść na studia, żeby mieć lepsze wykształcenie. To jakby zakładamy, że osoba, która nas słucha, czy która z nami rozmawia, uznaje to roszczenie do słuszności normatywnej, że dzieli z nami pewne wartości, które wiążą się z naszym postulatem, z naszym komunikatem. Oczywiście ta osoba może tego roszczenia nie podzielać, może wysunąć swoje roszczenie. Ale wtedy następuje właśnie konfrontacja tych roszczeń, możliwość ich przedyskutowania. Racjonalność polega na uznaniu samego roszczenia, a nie na tym, że po prostu z góry zakładamy, że jedne są słuszne, a inne nie. Na uznaniu faktu, że wnosząc roszczenie, poddajemy je pewnej krytyce. Trzeci rodzaj właśnie roszczenia do racjonalności jest to do ważności, jakby, tak jak nazywa to Habermas, Geltungsanspruch, to jest roszczenie do wiarygodności. Roszczenie do tego, by inna osoba uznała, że nie udajemy, że jesteśmy autentyczni, że nie robimy sobie żartów, ani nie traktujemy tej innej osoby jako środka do celu, że nie jesteśmy tylko aktorami, że mówimy serio. To jest Geltungsanspruch auf Wahrhaftigkeit. Oczywiście ta myśl Habermasa, że takie roszczenie w naszych wypowiedziach wysuwamy, każe nam zostawić tego autora z twórczością Irvinga Goffmana, którą Państwo pewnie także znają. Słynny człowiek w Teatrze Życia Codziennego to właśnie człowiek, który wysuwa takie roszczenie, ale najczęściej kryje się za różnymi maskami. Jest pytanie, czy można za żadną maską się nie kryć. Według Habermasa, nawet jeśli nie jest to możliwe, to wysunięcie takiego roszczenia powoduje, że jako komunikujemy innym, że chcemy przynajmniej być autentyczni, nawet jeśli nie możemy tacy być, nawet jeśli nie jesteśmy w stanie wszystkich masek z siebie zdjąć. Te trzy roszczenia do ważności, które są rdzeniem habermasowskiej koncepcji racjonalności, zwracają nam uwagę na to, że racjonalność silnie wiąże się z komunikacją. Że uchodzić za kogoś racjonalnego to wnosić pewne roszczenie w komunikowaniu się z innymi, a nie po prostu myślenie zgodne z pewnymi zasadami. Istotne jest dostrzeżenie, że według Habermasa racjonalni możemy być na różne sposoby, ponieważ racjonalność obejmuje różne aspekty naszej komunikacji. Nasza komunikacja to mianowicie nie tylko wnoszenie roszczenia do prawdy, ale także roszczenia do słuszności. Racjonalni nie jesteśmy jedynie wtedy, gdy mówimy prawdę, czy chcemy uchodzić za mówiących prawdę, ale także wtedy, gdy uznajemy, że inni mogą nie akceptować naszych wartości, ale że o tych wartościach można dyskutować. Spór o prawo do przerywania ciąży wydaje się dobrze obrazować sytuację właśnie nieracjonalności w komunikacji. Kiedy reprezentanci jednego stanowiska uważają, że reprezentują wartości, które są ostateczne i niedyskutowalne. To jest właśnie stanowisko z punktu widzenia Habermasa nieracjonalne. Oni wnoszą nie tyle roszczenie do ważności normatywnej, słuszności normatywnej swojego stanowiska, co mówią, nie będziemy dyskutować, po prostu. Jeżeli nie chcecie dyskutować o naszym stanowisku, o naszych wartościach, no po prostu powinniście zostać wykluczeni z debaty. Jeżeli strony reprezentujące różne wartości nie potrafią dyskutować, no to w tym sensie wynika to z tego, że nie są racjonalne właśnie. To roszczenie do ważności nie jest właściwie wysuwane w debacie.
Także roszczenie do wiarygodności jest niezwykle ważne. Wszelka etyka musi się ostatecznie opierać na autentyczności. Na tym, że w innym człowieku możemy znaleźć ostatecznie gdzieś jakieś jądro człowieczeństwa, któremu możemy zaufać. Jakąś podmiotowość. Kogoś, kto mówi do nas w sposób szczery. Jeśli kogoś takiego nie znajdujemy, to nasz partner nie będzie się ostatecznie różnił od sztucznej inteligencji. Będzie jedynie kimś, kto w taki czy inny sposób będzie nas traktował jako środek do celu. A zatem racjonalność ma wiele twarzy, ponieważ komunikacja jest wieloraka. Wszystkie te formy racjonalności ostatecznie jednak pokazują nam, że racjonalny jest ten, gdyby chcieć sprowadzić do wspólnego mianownika, kto orientuje się na porozumienie z innym. Porozumienie, czy to co do prawdy, czy to co do norm społecznych, czy co do wartości. I to porozumienie jest możliwe. Człowiek racjonalny zakłada możliwość takiego porozumienia. Oczywiście, jak już wspominałem wcześniej, komunikacja jako całość, a więc obejmująca wszystkie te formy racjonalności, ma swojego naturalnego przeciwnika w postaci systemów politycznych i gospodarczych, które na porozumienie zorientowane nie są i w tym sensie nie są racjonalne. To nie są gospodarka, na przykład kapitalizm, czy przedsiębiorstwa, które działają zorientowane całkowicie i wyłącznie na zysk. To nie są w ogóle partnerzy do racjonalnej dyskusji. Partie polityczne, które każdego traktują jako potencjalnego przeciwnika i chcą wyeliminować wszelkich adwersarzy. Także nie są racjonalnymi podmiotami, z którymi można podjąć dyskusję. Niemniej można i należy próbować. Według Habermasa poszerzanie sfery orientacji na porozumienie, poszerzanie postawy społecznej, która polega na poszukiwaniu porozumienia, jest warunkiem koniecznym polepszania naszego wspólnego życia, polepszania naszego społeczeństwa. Mówiąc może w pewnym uproszczeniu, Habermas zmierza do tego, że komunikacja, prawdziwa komunikacja, właśnie ta zorientowana na porozumienie, jest warunkiem przetrwania społeczeństwa, warunkiem rozwoju społecznego. Zagrażają jej w gruncie rzeczy nieprzewidziane skutki naszych własnych działań, które są interesowne. Te nieprzewidziane skutki to właśnie systemy gospodarcze i polityczne, które skupiają się wyłącznie na realizacji interesów i instrumentalizują na rzecz tych interesów wszystko inne. W społeczeństwie dochodzi więc do swoistej walki między komunikacją zorientowaną na porozumienie, a działaniem strategicznym, między światem życia, a systemami społecznymi. Tak widzi naszą rzeczywistość Habermas i oczywiście przywiązuje kluczową rolę do naszej wzajemnej komunikacji, bo to w niej rodzi się porozumienie, ale w niej także rodzą się owe systemy. To z naszego działania strategicznego wynika to, że istnieje ustrój kapitalistyczny, który nam się wydaje posiadać wiele wad, czy ustrój komunistyczny, który też ma tych wad bardzo, bardzo wiele, czy ustrój polityczny, w której każdy jest wrogiem każdego. Komunikacja jest kluczem, aby rozwiązać te problemy. Zupełnie inaczej widzi współczesność, nowoczesny świat Niklas Luhmann, główny adwersarz, ale zarazem w pewnym sensie duchowy, naukowy partner Habermasa, stale pozostający z nim w dyskusji, aż do śmierci w roku 1998. Mniej więcej w tym samym czasie, w którym Habermas pisał teorię działania komunikacyjnego, Niklas Luhmann opublikował Systemy społeczne, swoją najważniejszą książkę, w której także ukazuje przede wszystkim komunikację jako ten rodzaj zdarzenia, które jest kluczowe dla zrozumienia, czym jest nowoczesne społeczeństwo. W odróżnieniu od Habermasa, Luhmann nie koncentruje się jednak na racjonalności naszej, ludzkiej, czy w ogóle nie koncentruje się na ludziach. Uważa, że komunikacje jako pewne zdarzenia, które oczywiście bez nas by nie istniały, tworzą w pewnym sensie swoją własną rzeczywistość. Rzeczywistość, z którą nie jest nam do końca łatwo żyć,
ale rzeczywistość, która pokazuje pewien fenomen, który nieco umyka Habermasowi, a mianowicie, że nie jesteśmy sami do końca autorami naszych komunikacji, że komunikacje nawiązują do siebie wzajemnie w sposób, który nie jest możliwy w pełni do kontrolowania przez ludzi, którzy pozornie się ze sobą komunikują jak chcą. Widoczne jest to wtedy, gdy dostrzeżemy, że bardzo duża część naszych komunikacji, jako właśnie pewnych zdarzeń, które zachodzą w świecie, które trwają w czasie, w tym sensie są punktowe, orientuje się na pewne kody, na pewne rozróżnienia, na pewne dualizmy, dychotomie. Używamy na przykład takich rozróżnień jak tak, nie, prawda, fałsz, zgodność, niezgodność z prawem, zdrowie, choroba, płatność, bezpłatność, piękno, brzydota. Te wszystkie rozróżnienia, jest ich oczywiście znacznie więcej, przywołałem tylko kilka charakterystycznych, mają to do siebie, że pozwalają nam łatwo podejmować decyzje, jeśli zaklasyfikujemy coś jako na przykład prawdziwe albo fałszywe, albo zgodne albo niezgodne z prawem, zdrowe lub chore. Wiemy, na czym stoimy niejako. Jesteśmy w stanie działać dalej. Te rozróżnienia pomagają nam w działaniu, ukierunkowują nas. Ale to nie my formułujemy kryteria, przynajmniej rzadko kiedy formułujemy kryteria, na podstawie których takie decyzje są podejmowane. Aby podjąć na przykład decyzję, co jest prawdą, a co jest fałszem, musimy się odwołać do nauki, czyli pewnego systemu społecznego, który w pewnym sensie monopolizuje dla siebie komunikacje, które są zorientowane na rozróżnienie prawdy i fałszu. Jeśli chcemy rozstrzygnąć jakiś spór co do faktów, ostatecznie musimy się odwołać do wiedzy naukowej, do działalności uczonych, do ich komunikacji zawartych w książkach, w artykułach, w raportach badawczych. Prawda i fałsz jest to rozróżnienie, na które orientują się wszystkie komunikacje, które możemy zaklasyfikować jako należące do systemu nauki. Podobnie inne systemy społeczne, na przykład system prawa, monopolizuje dla siebie komunikacje zorientowane na kod prawności i bezprawności. To rozróżnienie, ten kod nie tylko jest zmonopolizowany przez system prawa, ale on także definiuje, czym ten system jest. Gdyby nie to rozróżnienie, prawa w ogóle by nie było. Prawo wymaga istnienia tego, co nazywamy bezprawiem, niezgodnością z prawem. Gdyby wszystko było zgodne z prawem, niepotrzebni byliby ani prawnicy, ani kodeksy, ani prawo. Potrzebny jest kod, który pozwala nam na rozróżnienie, który pozwala nam na określenie drugiej strony, przeciwieństwa, tego, co odmienne, tego, co wykluczone. W tym sensie systemy społeczne operują za sprawą istnienia kodów, które je definiują, ale także kodów, które określają w dużej mierze, czym jest nasze życie społeczne. Określają to, jakimi komunikacjami się posługujemy. Komunikacje nie są bowiem do końca przez nas wybrane. Komunikując się, stosujemy programy, które już zostały określone przez owe systemy społeczne. Jeśli spojrzymy na całe społeczeństwo, zostało ono także zdefiniowane przez Luhmanna jako całokształt wszystkich komunikacji, a nie zbiór ludzi. Co więcej, ludzie w ogóle, według tego autora, do społeczeństwa nie należą, są poza społeczeństwem. Oni owszem komunikują, ale gdy komunikują, komunikacja niejako już jest poza nimi. Ona istnieje gdzieś między ludźmi, w jakiejś sferze, która przez ludzi nie jest kontrolowana. Ktoś przekazuje informacje, ktoś ją jakoś rozumie, ale komunikacja jako całość nie jest w człowieku. I nie jest też nawet dziełem człowieka, ponieważ do jej zaistnienia niekonieczne jest zrozumienie przez kogoś innego. Komunikacja jest więc w pewnym sensie bytem emergentnym, jak to się mówi. Bytem, który istnieje niezależnie od poszczególnych jednostek. Oczywiście, aby zrozumieć komunikację, aby w ogóle się komunikować, musimy czynić pewne założenia na temat innych ludzi, tych, którzy z nami się komunikują, na temat ich istnienia, na temat ich tożsamości, na temat ich osobowości, wiedzy, zdolności do uczenia się, także rozumienia tego, co my do nich chcemy powiedzieć.
Ale komunikacja żyje w pewnym sensie własnym życiem, gdy już zaistnieje. Można do niej nawiązać w kolejnej interakcji. Można do niej nawiązać w komunikacji, która się odbywa już między zupełnie innymi osobami. Dyskutujemy dzisiaj o dziełach Arystotelesa, czy o Biblii, czy o konstytucjach, które zostały spisane kiedyś przez ludzi już nieżyjących. Tamte komunikacje wciąż żyją w naszym społeczeństwie, wciąż nas określają. A więc nasze społeczeństwo to zbiór komunikacji, które tworzą odrębny system. Odrębny od czego? Od nas. Od nas jako ludzi. Społeczeństwo jest jakby poza nami w rozumieniu tej koncepcji. Ale przez to, że jest poza nami, stanowi też dla nas pewien problem, ponieważ my nie do końca to społeczeństwo kontrolujemy. Możemy pozwolić systemom istnieć, możemy też je zatrzymać, gdy przestaniemy się komunikować. Ale czy możemy się nie komunikować? To jest pytanie dosyć ciekawe i ważne oczywiście do całej koncepcji Lumana. Według niego bowiem nie możemy przestać się komunikować. Jest to tym mniej prawdopodobne, im więcej jest styczności społecznych, im więcej ludzi, im większa gęstość zaludnienia, im ludzie częściej się ze sobą po prostu spotykają. Jeśli bowiem spotykamy się z kimś i nawet nie mamy ochoty się z tą osobą komunikować, to nie jest wcale możliwe niekomunikowanie się, bowiem sama próba niekomunikowania się, o ile zostanie zaobserwowana przez innego, jest także komunikacją. Jest zakomunikowaniem, że nie chce się o to komunikować. I to może także stać się oczywiście podstawą kolejnych komunikacji. Bardzo często tak bywa. Jest przekazanie pewnej informacji. W związku z tym ta niemożliwość niekomunikowania się powoduje, że systemy społeczne, społeczeństwo powstaje niejako spontanicznie. Powstaje w sposób niekontrolowany, niemożliwy do zahamowania przez nas. Znajdujemy się więc w nowoczesności, w tych czasach, w których nasze życie zdominowane jest przez systemy funkcjonalne, takie jak nauka, prawo, polityka. Znajdujemy się w sytuacji, której konsekwencji jeszcze do końca, zdaniem Lumana, nie rozumiemy i nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, do czego właściwie, do jakich dalszych konsekwencji tego rodzaju forma społeczeństwa doprowadzi. Jest to bowiem społeczeństwo, które pełne jest niepewności. Niepewności nie tylko związanej z naszymi wzajemnymi interakcjami, ale także niepewności związanej z rosnącą złożonością tych systemów, o których wspomniałem. Z tym, że systemy te wypełniają pewne funkcje wobec siebie wzajemnie, ale także wobec całego społeczeństwa. Te współzależności między nimi są zbyt skomplikowane, abyśmy mogli na przykład, działając w ramach tylko samej polityki, rozstrzygnąć problemy naukowe, prawne, religijne, czy jeszcze jakieś inne. Tego zrobić nie możemy. Systemy są bowiem współzależne od siebie. Żaden system nie kontroluje pozostałych. Nie jest dominujący. Nie jest hegemonem. Tak być nie może. Niezrozumienie tego faktu, czy też inaczej, niezrozumienie tej specyficznej sytuacji, w jakiej się znajdujemy w erze nowoczesnej, tej w pewnym sensie równoprawności, czy też wzajemnej autonomiczności, a jak pisze Luman, autopoetyczności, on posługuje się takim właśnie pojęciem systemów, to niezrozumienie tego sprawia, że w poszczególnych systemach próbujemy podejmować działania, które miałyby służyć kontroli, sterowaniu pozostałymi systemami, albo nawet całym społeczeństwem. A to jest niemożliwe. To jest jak zawracanie rzeki kijem. Charakterystycznym przykładem są ruchy społeczne, które pragną zmiany, często mającej za przedmiot całe społeczeństwo, postawy wszystkich ludzi. Często działania ruchów społecznych są skuteczne, ale w jakimś momencie okazuje się, że mimo tych sukcesów ruchów społecznych, prawo, polityka, gospodarka i tak działają po swojemu. I tak funkcjonują zgodnie z pewnymi schematami, które odziedziczyły po przeszłości. Działają w sposób często przez nas nieprzewidziany, nieoczekiwany, a także i niepożądany. Mogłoby się wydawać, że teoria Habermasa cechuje się większym optymizmem niż teoria Lumana, że w porozumieniu patruje szansę, której
teoria Luhmanna nie daje. Teoria Luhmanna wyklucza człowieka ze społeczeństwa i mówi nam, społeczeństwo i tak idzie własnymi torami. Jest jakimś bytem, którym nie możemy sterować. Musimy się pogodzić z tym, co się stanie. Ale z drugiej strony, można też powiedzieć, tak powiedziałby Luhmann i tak mówił w dyskusjach z Habermasem, moja teoria jest bardziej realistyczna. Ja pokazuję, w jakim naprawdę społeczeństwie żyjemy. Jeśli zrozumiemy, na czym polega funkcjonowanie tego społeczeństwa, to będziemy w stanie dużo więcej zrobić, niż jeśli tego nie będziemy rozumieć. Być może w takim społeczeństwie księża przestaną dążyć do tego, aby kontrolować prawo i politykę. Być może politycy przestaną wyobrażać sobie, że mogą całkowicie przekształcić gospodarkę według własnych planów. Być może naukowcy przestaną uważać, że mogą sterować polityką. Być może prawnicy nie będą uważali, że mogą decydować o tym, co się będzie działo w gospodarce i tak dalej, i tak dalej. Te próby wzajemnych ingerencji są skazane albo na niepowodzenie, albo na rzeczywiście załamanie się systemów, czy też załamanie się komunikacji o określonym charakterze. Ostatecznie na po prostu brak stagnacji, brak rozwoju, który jest nam według Luhmanna ostatecznie potrzebny, bo ostatecznie nikt inny nie może rozwiązać problemów tak złożonego społeczeństwa jak współczesne, jak właśnie samo to społeczeństwo, a konkretnie systemy społeczne, które na owo społeczeństwo się składają, jak to owe systemy komunikacyjne, których naturę musimy zrozumieć. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.